Witaj serdecznie Przewołowaczu w następnej części Zwycięskiej Strategii, w której to dokładnie omawiamy mechaniki bohatera, jak i zgłębiamy przeróżną strategię budowania postaci. Dziś skupimy się na postaci, która jest jednym wielkim demonicznym wcieleniem, stworzonym z największych koszmarów nawiązujących wszystkie umysły. Jego forma jest płynnym chaosem, cieniem bez twarzy zimnymi oczami, uzbrojonym w złowieszczo wyglądające ostrza. Mowa tu oczywiście o wiecznym koszmarze nocturnie. Zacznijmy od omówienia podstawowych mechanik bohatera, które z pewnością zwiększą jakość zadawania wszelkich obrażeń, a dla zaawansowanych graczy będzie to idealny moment na przypomnienie. Podstawowym zestawem umiejętności jest intensywne wykorzystywanie zdolności Q do zwiększenia mobilności bohatera oraz zadawania większych obrażeń z autoataków. Ten trik można również stosować podczas atakowania linii, aby szybciej niszyć struktury wroga. Kiedy znajdujemy się już blisko przeciwnika, naciskamy klawisz E, aby go przestraszyć, co zwiększa naszą mobilność w jego kierunku. Jeśli przeciwnik próbuje przerwać naszą inicjację poprzez efekty kontroli tumu, posiadamy umiejętność W, która blokuje niekorzystne umiejętności przeciwnika i jednocześnie zwiększa naszą prędkość ataku na krótki okres. Możemy ją wykorzystać zarówno podczas zbliżania się do przeciwnika, jak i w trakcie bezpośredniej walki. W dolności bohatera są w pełni interaktywne z dostępnymi przedmiotami oraz zakręciami przewoływacza. Po użyciu swojej umiejętności specjalnej możemy przerwać lot naciskając zaklęcie flash. Nasza zdolność Q, natomiast użyta w momencie aktywacji flesza, zadaje obrażenia w wyznaczonym obszarze, zwiększając natychmiast nasze obrażenia przy pierwszym autoataku. Widoczne na ekranie combo najczęściej praktyce zauważyć można przy rozpoczynaniu inicjacji, w trakcie ganku bądź na pierwszych walkach o rzekę. Pełne kombo obejmuje wszystkie opisane elementy. Nocturn zwykle rozpoczyna walkę, używając swojej umiejętności specjalnej, aby ograniczyć widoczność na całej mapie, wyznaczając swoją ofiarę. W trakcie lotu tuż przy przeciwniku warto wykorzystać zdolność Q, aby zadawać obrażenia przeciwnikowi i korzystać z bonusu związkowi z prędkością oraz AD. Po dotarciu do celu warto natychmiast użyć zdolności E oraz W. Działając w ten sposób, Noctur może efektywnie kontrolować przeciwnika i zadawać mu obrażenia. Efektowne wejście jeszcze bardziej podkręca zużycie przedmiotów mitycznych, aby zresetować w szybkim tempie animację autoataku. Tradycyjnie w materiale nie może również zapragnąć różnorodnych zestawów przedmiotów. Pierwszy zestaw koncentruje się na klasycznym podejściu, przekształcając naszego zabójcę w tzw. Tak bruisera. Druga konfiguracja jest całkowicie ofensywna, skupiająca się tylko i wyłącznie na punktach przebicia i łączotowaniu przeciwnej drużyny. Trzeci komplet to połączenie obydwu stylów, uwzględniając wiele kontr i wiele więcej. Naszą analizę rozpoczniemy od tradycyjnego ekwipunku, który umożliwia Ci skuteczne eliminowanie przeciwnika i doskonale współgra z obecnie panującymi trendami w rozgrywce. Z uwagi na zmianę stylu składania, Noktor lubi dłuższe walki, a Strikebreaker doskonale wspiera takie warunki. Ten przedmiot dostarcza mu wszystko, czego potrzebuje, oferuje znaczny wzrost podstawowych statystyk oraz efekty spowolnienia i przyspieszenia postaci. Dzięki temu zjawisku nasza postać stała się także popularna na alei, gdzie może wykorzystać te bonusy do bardziej trwałych potyczek i lepszych wyników. Podwojenie efektu czasu odnowienia, jak i przebicia pancerza osiągamy dzięki przedmiotowi Black Leaver, co pozwala nam skutecznie zwalczać wytrzymałych tanków lub całkowicie wyeliminować bardziej podatne na obrażenia postacie. Następny przedmiot buduje się w zależności od sytuacji występującej w rozgrywce. Z uwagi na wcześniej wymienione obrażenia i siłę przebicia, Nocturne powinien ratować swoją skórę przed obrażeniami przeciwnika. Jeśli w przeciwnej kompozycji znajduje się o wiele więcej AD postaci, warto rozważyć zakup devdensa, aby otrzymywane przez ciebie obrażenia zostały rozłożone w czasie. Natomiast w sytuacji otaczających się magów, zakup pan Mortiusa jest idealnym strzałem w dziesiątkę. Przy otrzymaniu obrażeń magicznych, zyskujesz tarczę pochłaniającą obrażenia magiczne. Przedmiot ten zwiększa także poziom wszechwampiryzmu postaci, co pomaga Nocturnowi utrzymywać się przy życiu w trakcie walki. Końcowe przedmioty stanowią fundamentalne wzmocnienie aktualnej sytuacji nocturna. W późnym etapie gry złapanie samotnej duszy przeciwnika staje się naprawdę rzadkością. Dlatego mawiana postać przy każdej inicjacji może wybrać albo poświęcenie się za kogoś, albo zginąć bez celu. Tutaj wchodzi w grę anioł stróż, który nie tylko zwiększa jego obrażenia i pancerz, ale także daje mu drugie życie w razie nieprzewidywanych okoliczności. Na ostatnim etapie gry warto rozważyć zaopatrzenie się w Hempanka, aby z jednej strony kontrować postacie oparte na leczeniu, ale z drugiej uzyskać dodatkowe AD, czas odnowienia, a także zdrowie, które w końcowych walkach na pewno się przyda. Przedstawiony zestaw to idealny sposób na to, aby dostosować się do ogólnych potrzeb i wymagań danej rozgrywki. Drugi zestaw to kompozycja w pełni nastawiona na obrażenia. To podejście jest bardzo ryzykowne, ale jak to mówi przysłowie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Eliminacja przeciwnika doskonale współgra z przedmiotem Duskblade, który nie tylko dostarcza dużo punktów przebicia, ale także sprawia, że po wyeliminowaniu wroga Twoja postać nie będzie możliwa do obrania za cel. Zwiększenie szansy na dynamiczny one-shot można osiągnąć poprzez zdobycie przedmiotu Action Mark. Przedmiot ten zawiera efekt skracający czas odnowienia kluczowej dla nocturna umiejętności, czyli w tym przypadku umiejętności specjalnej. Czasem może nawet zdarzyć się i taka sytuacja, w której to Nocturne dzięki ciągłym resetom jest w stanie użyć swojej super umiejętności nawet dwukrotnie w trakcie jednej walki. W żadnym stopniu nie zalecam doboru kolekcjonera do każdej możliwej konfiguracji. Nocturnowi dostępny efekt egzekucji jest całkowicie niepotrzebny. Lepiej wykorzystać złoto na coś innego, bardziej skutecznego. Następny z kolei jest Prowler's Claw. Prowler Claw to przedmiot, który nie tylko zwiększa obrażenia od ataku i dostarcza punkty destrukcji postaci, ale także posiada efekt, który powoduje, że następny atak przeciwko bohaterowi, wyprowadzany po doskoku, mignięciu lub zaprzestaniu ukrywania się, zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne i spowalnia trafiony cel. Jest to szczególnie korzystne, jeśli Nocturn wchodzi w walkę z pojedynczym przeciwnikiem lub chce wyeliminować zagrożenie w naprawdę krótkim czasie. Dominacja dominacją, jednakże na ostatnich etapach gry warto uwzględnić przedmioty, które choć w małym stopniu zabezpieczają naszą osobę. Doskonałym na to rozwiązaniem jest ostrze nocy, pomnażające nasze aktualne zdobyte punkty destrukcji, jednak większe zdrowie i efekt bierny tarczy ochraniający naszą osobę potrafi w wielu sytuacjach nas uratować. Rozważenie zakupu Seryldy lub Lorda Dominika może być doskonałym wyborem jako ostatni, ponieważ ten przedmiot zapewnia postaci procentowe przebicie, które w końcowych walkach może być doskonałym rozwiązaniem. Przy właściwym dostosowaniu przedmiotów do sytuacji można zwiększyć swoją efektywność i przyczynić się do zwycięstwa drużyny. Na zakończenie chciałbym zaproponować coś dla osób, które poszukują nowych doświadczeń w tworzeniu typowych kombinacji. Ten zestaw jest, jak już wcześniej wspominałem, ściśle powiązany z oboma stylami rozgrywki, więc przedstawiony proces stanowi jedną z dostępnych ilustracji. Przedmiotem, który warto zbudować w pierwszej kolejności jest Eclipse, czyli na polski zaćmienie. W codziennych sytuacjach jest to przedmiot bardzo rzadko spotykany, niemniej jednak w pewnych rozgrywkach staje się istotny z kilku powodów. Po pierwsze dostępny efekt osłony, gdy uży przeciwnika dwukrotnie. Po drugie Nocturne otrzymuje widoczne na ekranie wszystkie bonusy do swoich statystyk. No i po trzecie efekt mityczny powiększający procentowo przebicie pancerza co każe zdobyty legendarny przedmiot. W ten sposób już od samego początku gry Nocturne dopasuje się do każdej sytuacji ze względu na posiadane punkty destrukcji bądź przyszłościowe przebicie procentowe. Później replikujemy proces tworzenia postaci z zestawu Bruisera co daje nam czarny tasak a następnie przechodzimy do etapu Assassina co pozwala nam zdobyć ostrze nocy. Ten sposób tworzenia equipunku ma swoje uzasadnienie. Wyróżnia się on wysoką wytrzymałością i siłą, oferuje znaczną ilość czasów odnowienia oraz stercz ochrony, co może zwiększyć frustrację wrogów. Końcowe przedmioty wchodzi w grę Guardian Angel, który nie tylko zwiększa obrażenia przytoczonego bohatera i pancerz, ale także daje mu drugie życie w razie nieprzewidywanych okoliczności. Hempang z kolei stanowi ostatni element tego zestawienia, kontrując wszelkie leczenie wszystkich przeciwników. To tyle co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Jeśli masz znajomego, który chciałby wzmocnić swoje umiejętności gry nocturnem, bardzo Cię proszę udostępnij mu ten materiał. Mile widziana subskrypcja na naszym kanale, a także komentarz z kolejną propozycją postaci. Do zobaczenia!